Rafał Szlaga, witam i zapraszam na magazyn futsalu. 19. kolejkę spotkań rozpoczął mecz o życie. Solne Miasto Wieliczka pokonało na własnym boisku 4-3 Red Devils Chojnice. Niestety nie otrzymaliśmy skrótu z tego spotkania. Możemy jednak posłuchać, co ciekawego mieli do powiedzenia trenerzy i zawodnicy obydwu drużyn po końcowej syrenie. Wszyscy zawodnicy po prostu tak żyli tym meczem, wiedzieli, o co gramy. Wiedzieliśmy, że ekipa z Chojnic przyjeżdża tutaj po 6 punktów. I byliśmy naprawdę bojowo nastawieni. I fajnie, że tak się stało, fajnie, że wygraliśmy pochorożę, bo jesteśmy na etapie czegoś budowania. Początek myślę, że był taki w naszym wykonaniu dość niebrawy. Dwie bramki stracone, w tym jeszcze dwie kontry sam na sam. Ale odbudowaliśmy się przy wyniku 3-2, stworzyliśmy sobie mnóstwo sytuacji. Walczymy dalej, ciężka sprawa. Skokły mam dwie drużyny, ale mam nadzieję, że jeszcze po podziale punktów będzie wszystko do zrobienia. Natomiast w Chorzowie doszło do jednego z najciekawszych spotkań w tej kolejce. Kroczący ostatnio od zwycięstwa do zwycięstwa Clearex podejmował przed własną publicznością Gat Teaklif z Duńska Wola. Kto okazał się lepszy? Clearex pod wodzą nowego trenera gra jak z nut. W 19. kolejce Chorzowianie pokonali u siebie 5-1 aktualnego mistrza Polski i awansowali na upragnione 6. miejsce w tabeli. Podopieczni Mirosława Miozgi rozpoczęli spotkanie z dużym animuszem i często gościli pod bramką Gatty. W 5. minucie sposób na pokonanie Dariusza Słowińskiego znalazł Władim Iwanow, który powoli wraca do wysokiej strzeleckiej formy. Z Duńskowola nie mogli szybko wyrównać po błędzie chorzowskiej defensywy i strzale Daniela Krawczyka, ale na wysokości zadania stanął Piotr Łopuch. W 7. minucie było już 2-0 dla zespołu z Górnego Śląska, a Iwanow po raz drugi nie dał żadnych szans golkiperowi. Jeszcze większy szał radości zapanował w szeregach gospodarzy, kiedy Łopuch zagrał piłkę do Tomasza Luteckiego, a ten podwyższył na 3-0. Gatta rzuciła się do odrabiania strat, ale dobrze między słupkami spisywał się Bartłomiej Krzywicki. W 11. minucie takiej szansy nie wykorzystał Marcin Stanisławski. Po drugiej stronie parkietu Słowiński kilkakrotnie stawał oko w oko z zawodnikami Clearexu. Druga połowa rozpoczęła się udanie dla miejscowych. Mariusz Milewski stracił futsalówkę przed własnym polem karnym, a Mikołaj Zastawnik mocnym uderzeniem zdobył 4. gola. Kocury wycofały szybko bramkarza i często niepokoiły Krzywickiego. Chorzowianie czekali na okazję do kontrataku. W tej sytuacji trochę szczęścia zabrakło Luteckiemu. W 30. minucie chorzowską bramkę odczarował w końcu Daniel Krawczyk. Ostatnie słowo należało jednak do Łopucha, który po indywidualnej akcji ustalił wynik na 5-1 dla Clearexu. Obojętnie, kto by nie stał po drugiej stronie, idziemy, dajemy z siebie maksa, jeżeli zabraknie, trudno. Ale jak widać, jeżeli dajemy z siebie maksa, to zespół Gatty dzisiaj nie miał za wiele sytuacji i wynik mówi sam za siebie. My się nastawialiśmy na taką, a nie inną grę i przegrywaliśmy takie pojedynki indywidualne, przede wszystkim w takiej sferze fizycznej. Dużo bardziej chcieli to wygrać, dużo bardziej im zależało. Widać tutaj rękę trenera Miozgi, że scalił ten zespół i odpowiednio ich zmotywował. Pogoń nie wygrała u siebie meczu od 28 listopada. Euromaster cały czas walczy o zachowanie ligowego bytu. W Szczecinie żadnej z ekip nie zadowalał remis. Pogoń zmaga się z coraz większymi problemami kadrowymi i organizacyjnymi. W 19. kolejce portowcy zmierzyli się przed własną publicznością z Euromasterem, który niedawno potrafił sprawić niespodziankę w Bielsku-Białej. Pierwszy gol padł w 11. minucie, a jego autorem był Artur Jurczak. Przyjezdni ruszyli do ataków i wyrównali w 14. minucie. Michał Bartnicki uderzył z dystansu, Kamil Lasik odbił piłkę przed siebie, a Kacper Konopacki dopełnił formalności. Kilkadziesiąt sekund później Głogowian wyprowadził na prowadzenie Michał Bartnicki. Szczecinianie wyrównali jeszcze przed przerwą za sprawą Daniela Maćkiewicza. Na początku drugiej odsłony warunki dyktowali miejscowi. W 26. minucie składna i szybka akcja przyniosła im gola na 3-2. Do siatki trafił z najbliższej odległości Dominik Solecki.
Chrobry nie złożył jednak broni i w 33 minucie po bramce Kamila Łętkowskiego ponownie mieliśmy remis. Szalę zwycięstwa na korzyść Pogoni przechylił w 35 minucie Daniel Maćkiewicz. Kolejny horror w Szczecinie. Myślę, że znowu wynikający z tego, że nie potrafimy w pierwszej fazie meczu swojej sytuacji wykorzystać typowo nerwówkę. Też tak mówisz, że jak nie idzie, to po prostu nie idzie, więc jakby te problemy się trochę napiętrzają. Widać to też na boisku. Myślę, że mecz wyrównany. No, w drugiej połowie fajnie go zaczęliśmy. Nie tak jak w pierwszej, bo w pierwszej daliśmy się trochę zdominować na początku. W drugiej połowie wyciągnęliśmy już wnioski trochę z obrony i ten pressing funkcjonował w sumie dobrze. Strzeliśmy bramkę wyrównującą na 3-3, no niestety kontra wzorowa gospodarzy. Rekord po wpadce Gatty w Chorzowie mógł powiększyć swoją przewagę nad głównym rywalem do mistrzowskiego tytułu. Bielszczanie musieli pokonać tylko przed własną publicznością Uniwersytet Gdański. Ostre strzelanie w meczu z Uniwersytetem Gdańskim urządzili sobie futsaliści rekordu. Bielszczanie rozgromili na własnym parkiecie osłabionych kadrowo akademików 11-1. Strzelecki festiwal rozpoczął w 56 sekundzie Artur Popławski. W 6 minucie gola na 2-0 zdobył po ładnej indywidualnej akcji Paweł Budniak. W 12 minucie ten sam zawodnik uderzył płasko z dystansu, a kompletnie zasłonięty Kajetan Pytka nie zdołał zapobiec utracie bramki. Na to trafienie mógł odpowiedzieć Patryk Laskowski, ale Michał Kałuża wyczuł jego intencje. W 18 minucie piłka po raz czwarty znalazła się w siatce przyjezdnych ze sprawą Michała Marka. Boiskowy zegar wskazywał 26 sekundę drugiej odsłony, kiedy Łukasz Biel po solowym rajdzie pokonał Kacpra Sasiaka. Młody golkiper akademików musiał po kilku minutach ponownie wyciągać futsalówkę z siatki po technicznym strzale Romana Wachuły. A tak swojego trzeciego trafienia w meczu szukał Budniak. W 26 minucie bramkę na 7-0 zdobył Aleksandr Bondar. Gdańszczanie ledwie zdążyli wznowić grę od środka, piłkę przejął Biel i uderzył nie do obrony. W 30 minucie hat-tricka skompletował Budniak, któremu pozostawiono zbyt wiele miejsca w polu karnym. Były reprezentant Polski swój popis gry zakończył w 34 minucie zdobyciem bramki na 10-0. W końcówce podopieczni Andrzeja Szłapy złapali 6 przewinień, a Mikołaj Kreft pewnie trafił do siatki z 10 metrów. Egzekucję zakończył w 39 minucie Igor Borowicz. Trener nie może narzekać, jak się do przerwy prowadzi 4-0, wygrywa się mecz tak wysoko, więc bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Graliśmy bardzo dobrze i w ofensywie, i w defensywie, no, na dużym tempie. Akademicy to nie jest słaba drużyna. Pokazali nam to w pierwszej rundzie, zremisowaliśmy z nimi. Jedni twierdzą, że straciliśmy punkty z tej perspektywy dzisiejszego dnia. Twierdzimy, że wszyscy, no okej, dlatego chcieliśmy się dzisiaj odgryźć. Myśleliśmy, że będzie dzisiaj szansa, tutaj może przy dobrych wiatrach coś urwać, no rekord nam wybił to z głowy całkowicie. No, za duży bagaż tych bramek. Myślę, że część nie powinna się zdarzyć nam. Piast Gliwice po wstydliwej wpadce w Chojnicach chciał za wszelką cenę pokonać akademików z Katowic. Derbowe starcia mają jednak to do siebie, że często rządzą się swoimi prawami. Piast po porażce z Red Devils rozstał się w niejasnych okolicznościach z trenerem Sebastianem Wiewiórą. W starciu z Uniwersytetem Śląskim Gliwiczan poprowadził już do boju Jacek Podgórski. Gospodarze rozpoczęli mecz z wysokiego C. Rafał Krzyśka musiał już w pierwszych minutach wykazać się swoim bramkarskim kunsztem. Najpierw po strzele Macieja Mizgielskiego, a chwilę później po uderzeniu Przemysława Dowódzkiego. Ten sam zawodnik w 9 minucie wyprowadził piastunki na prowadzenie po precyzyjnie rozegranym rzucie rożnym.
Katowiczanie doprowadzili do wyrównania kilka minut później. Damian Wojtas przejął piłkę w środkowej strefie, zagrał do Tomasza Dury, który popisał się mocnym, płaskim strzałem. Jeszcze przed zmianą stron bliski szczęścia po samotnym rajdzie był Maksym Pałtiak, ale trafił tylko w słupek. W drugiej połowie wyczyn swojego kolegi z drużyny Skopiewo Mizgajski, a na trybunach rozległ się jedynie jęk zawodu. AZS powinien chwilę później wyjść na prowadzenie, ale Michałowi Cygnarowskiemu zabrakło zimnej krwi. Pomimo kilku szans obydwu stron wynik nie uległ już zmianie, a śląskie derby zakończyły się remisem 1-1. Dzisiaj widziałem walkę, mocną walkę, męską walkę. Mogliśmy wygrać, mogliśmy przegrać. Szkoda, że nam się nie udało przechylić szale na swoją korzyść, ale Piast również miał sytuację i mógł również Piast wygrać. Graliśmy tak naprawdę po swojemu i mieliśmy swoje sytuacje i szkoda, że nie wykorzystaliśmy, bo kilka było takich naprawdę klarownych. Futbol Club Toruń mierzy w tym sezonie wysoko. Podopieczni Klawiusza Hirsza w potyczce z Czerwonymi Smokami chcieli podtrzymać zwycięską passę. Dla Pniewian porażka w tym meczu mogła oznaczać spadek na 7 miejsce w tabeli. Trzecie spotkanie z rzędu wygrała ekipa FC Toruń. Tym razem pomarańczowo-czarni pokonali 5-1 zespół Red Dragons. Gospodarze już na początku natarli na bramkę Jakuba Budycha, którego często niepokoił Marcin Mikołajewicz. W 10 minucie to właśnie popularny Miki otworzył wynik tego spotkania. Torunianie poszli za ciosem i w 14 minucie prowadzili już 2-0. Karol Czyszek uderzył z dystansu, a piłka po rykoszecie wpadła do bramki obok bezradnego bramkarza. Na początku drugiej połowy doskonałej szansy na zdobycie gola kontaktowego nie wykorzystał Michał Ozorkiewicz. Ponadto w słupek trafił Adrian Skrzypek. To zemściło się w 25 minucie, kiedy do siatki trafił Michał Wojciechowski. W 30 minucie Czerwone Smoki w końcu zdołały znaleźć sposób na pokonanie Nicolae Naagu. Na listę strzelców wpisał się Adrian Skrzypek. Po wycofaniu bramkarza sprawy w swoje ręce wziął Mikołajewicz, który dwukrotnie skierował piłkę do bramki. Najskuteczniejszy gracz w futsal Ekstraklasy ma już na swoim koncie 22 zdobyte gole. Dzisiaj zagraliśmy dobry mecz przeciwko bardzo dobrze zorganizowanej drużynie. Zabrakło Maćka, zabrakło Adama, chłopacy dali z siebie wszystko, no niestety dzisiaj to było za mało, FC Toruń zagrał dojrzale, przede wszystkim dojrzale i byliśmy o klasę słabsi dzisiaj. Oprócz tego, że Toruń zagrał super spotkanie, to my naprawdę zagraliśmy dzisiaj słabo, poniżej swoich możliwości. I nadszedł czas na podsumowanie 19 kolejki w statystykach. To już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję za uwagę. Na kolejny magazyn Futsal Ekstraklasy zapraszam już za tydzień.